Dzień dobry, szanowni państwo. Witajcie na kanale Ekipunek Dźwigany Codziennie. Skanciapy! Pewnie zastanawiacie się, po co was tu zebrałem. Dzisiaj mam dla was legendę. Legendę, która kończy w tym roku 20 lat. Jaki to musi być przestarzały projekt? Aha! Miałem zadedykować tą recenzję, ponieważ mnie ponaglano, ale muszę wziąć telefon, bo nie pamiętam. Czekajcie. Muszę wejść na Instagrama. Edyce Buszkot Polska. Zapraszam oczywiście bardzo serdecznie. Bartkowi Kowalakowi dedykuję tę recenzję, ponieważ mnie ponaglał na Instagramie. Ej, zrób film Reckę na szybkości, bo od początku grudnia właśnie na taką pomarańczę się czaje i coś mnie powstrzymuje przed zakupem. Pomóż, bracie. Pomagam! Dobra, wyłączę, bo wiecie, bo mikrofon pierdziawka. In the woods. W ogóle, zwoli na to, że jestem Gamoniem, jeżeli chodzi o telefony komórkowe. A mój Samsung A7, właśnie chyba dogorywa, to potrzebuję porady odnośnie nowego telefonu do EDC, nie? Teraz chyba bardziej niż mi się wydawało przed chwilą. Mam dla Was legendę. Niektórzy mówią, że to legenda EDC, pewnie inni się z tym nie zgodzą, bo przecież jak to tak, ale pogadamy dzisiaj o Benchmade'ach, dwóch. Pamiętacie, niedawno całkiem miałem podróbę do, do czynienia z podróbą bagauta. mimo że była to podróba przekonałem się, że bagaut nie jest dla mnie ze względu na wielkość, po prostu nie pasowała mi rękojeździ głównie, a na gripka czaiłem się dawno. I postanowiliśmy z Bondem i z Piotkiem, bo zrobiliśmy zakupy grupowe w Kolbie, którą serdecznie pozdrawiam, pozdrawiam chłopaków, Mordena szczególnie. Więc na pewno są oryginałki, nie? Bo Kolba jest chyba dystrybutorem w ogóle Benchmade'a. Nie wiem, czy jakimś wyłącznym, czy ten na pewno oficjalnym i na pewno kupują bezpośrednio z Benchmade'a, więc nie ma przynajmniej zagwozdki, czy to oryginał, czy lewizna, nie? No i mam dwa. Jeden jest fajny, mój, a drugi pożyczyłem od Bonda. Ten jest fajny, ten jest ten drugi. To jest model 551. 551, tak, czyli to jest zwykły, normalny Griptilian. Mówiąc zwykły Griptilian, mam na myśli to, że jest otwierany kołkiem i jest klasycznego wyglądu, nie, bo ten drugi zaraz wam pokażę. To jest 551, mój. Tak się zastanawiałem, mówię, kurczę, wziąć sobie czarnego, takiego klasycznego, ale w końcu wziąłem sobie pomarańczowego. Mówię, a jak pierdykna będzie gdzie będzie przynajmniej go lepiej widać, nie? No, to to jest 551 mój. Klasyka tyle, że w pomarańczowej rękojeści i w sumie mi nie przeszkadza. nie? Kiedyś miałem chyba ganzo pomarańczowe, takie podróbkę lają stila Ser 1, nie pamiętam symbolu. I spoko, tylko tamto było chyba w G10 i się brudził strasznie, a ten spoko. To jest Bonda. Yy, różnica jest taka, rękojeść jest wszystko to samo, zaraz sobie pogadamy o wszystkich yy, elementach składowych, czyli o rękojeści, o ostrzach i tak dalej, i tak dalej. Różnica zasadnicza oprócz koloru jest taka, że to jest ship foot, czyli inny kształt ostrza i jest otwierany zamiast obustronnym kołkiem obustronną dziurą. Tak, wiem, że mówi się otwórnie. Spokojnie, spokojnie. Bonda lepiej chodzi. Wiecie dlaczego, nie? Bo Bondo pracuje jedną ręką, więc drugą se klika i się wyrobił bardziej. Yy. A on nie jest na łożyskach, nie? Jest tylko na fosforobrązowych tych podkładkach, więc spoko. Mój chodzi gorzej. Bo też dobra się bawiłem, trochę klikałem, ale pracuję obiema rękami, więc nie mam trzeciej ręki do klikania nożem w czasie pracy. To jest ta różnica. Benchmade współpracuje z dobrymi twórcami noży, twórcami też noży i projektantami noży, chciałem powiedzieć projektantami w zasadzie. To jest projekt Melapardieu. Jak sobie wejdziecie na bodajże.com, wygooglacie sobie na pewno, w każdym razie Melpardieu robi noże i projektuje noże od 1957 roku. Kawał czasu. Czytałem jego historię. Od 1974 bodajże roku jest w gildii Knife Makerów. Zresztą yy, też prowadzi. Nie wiem, czy prowadzi. Na pewno prowadził kursy, uczył innych, jak się projektuje. Noże, jak się robi. Noże. Wrzucę w ogóle do Melapardiu też linka. Yy, wrzucę wam linka do tych dwóch benchmaidów, które my mamy i wrzucę Wam linka do stronki Melapardieu, żebyście sobie mogli spojrzeć. Widać tam gdzieś, jak się popatrzy na Griptiliana, szczególnie tego właśnie klasycznego, czyli w tym przypadku 551, to widać taką naleciałość, że to faktycznie jest tak w jego, w jego, w jego stylistyce pro, projektowany nóż. One kosztują na półce w Kolbie 445 zł, oba, nie? Bo to są zwykłe Griptiliany, to nie są wersje mini. Nie chciałem wersji mini, Bondu też nie chciał wersji mini, bo są trochę za małe, nie? Obaj raczej preferujemy... W Większe, większe ostrza i większe foldery, więc myślę, że można założyć, że to jest z kategorii większej. One mają tam 80, chyba 7 mm długość głowni. Mój jest troszeczkę cięższy, ale to jest kwestia 3 gramów, bo ten waży 110 g, ten z dziurą waży 107 g. Oba po otwarciu mają 20,5 cm, a po zamknięciu niecałe 12, nie? No to tak jak, jak rękoje, 11 tam z groszem. Pierwsze wrażenie, jak się wyjmie z pudełka. To plasticzak. Rękojeść jest, oni nazywają to chyba grivory, tak jak FRN, czyli nylon wzmocniony włóknem szklanym. Podejrzewam, że to analogicznie, tylko to są po prostu nazwy handlowe. Nie? Każda firma ma tam jakąś swoją nazwę, żeby to wyglądało bardziej profesjonalnie, pewnie kosmicznie i oryginalnie. W każdym razie tak, pierwsze wrażenie, jak się nawet łapie i się dotyka, to w dotyku jest taki plastik, ale okrutny. Natomiast ma on swoje plusy, do których za przejdziemy. I nawet dźwięk jest taki, wiecie, przez to, że on nie ma jakichś stalowych, całych wkładek, jak na przykład rat, którego zresztą mam gdzieś pod ręką. O. Możemy porównać do lata, nie? Tak wygląda z ratem jedynką Porównanie. Jest ciutek mniejszy, nie? Mogę Wam co jeszcze mogę Wam pokazać? O, z rekonem jedynką mogę Wam pokazać, bo to też popularne o. Dobra, rekon to może nie jest y, odpowiedni już do porównywania, bo jest dużo większa ale szczególnie przez ręko, jeśli to widzicie, nie. Ale rekon to jest ogromny folder, myślę już, w kategoriach takich nie hardkorowych typu Espada XL czy coś, nie? Mam jeszcze elementa pod ręką, to mogę Wam pokazać z elementem od G-Steela. projektowanym przez Poltergeista. W ogóle ja chyba nie nagrałem tego reckim, powinienem jeszcze chyba zrobić reckę tego na łożyskach też spoko. Oba y, są z stali S30V. S30V pewnie pamiętacie, ci którzy się interesują nożami, pamiętają, że przy produkowaniu S30V ym, brał udział przy projektowaniu, jeżeli można tak powiedzieć, pewnie można tak powiedzieć, przy projektowaniu stali brał udział Chris Reeves z CRK, czyli twórca sebenzy kultowej, wielokrotnie przepłaconej. <grym> to jest stal proszkowa, czyli to jest, zresztą ona chyba tam niecałe 30% zawiera w sobie węglików. I w zasadzie, chyba nic oprócz takiej, powiedzmy, górnej półki noży się nie robi z tej stali. Przynajmniej ja nie mam takiej wiedzy, nie? No, potem zrobili, troszeczkę zmienili skład i po, późniejszą wersją S30V jest S35VN, nie? Tam jest chyba trochę nieobu więcej. Nie wiem, jak tam z Vanadem się kształtuje historia. To możecie sobie sprawdzić i porównać. Składy chemiczne stali są dostępne w ogóle w milionie miejsc. Były jeszcze inne, bo były chyba griptiliany ze 154 CM. Na pewno są, nie wiem czy to są limitowane wersje czy nie, ale na pewno widziałem Glitiliana z 20 CV stali. Są też z różnymi rękojeściami, bo widziałem chyba nawet tytanową. Tylko wersja z tytanem na rękojeści to jest tam, Kurczę, nie pamiętam, ale prawie dwa razy tyle. Chyba 750 zł, czy prawie 800, więc dosyć droga, no ale to wiadomo, nie? In materiał, obróbka, coś tam nie. A to są zwykłe, klasyczne wersje. Pogadajmy o budowie, bo co. Tak, jak ja ostatnio się zakochałem w tym triadloku od Cold który naprawdę rekona złachałem jak mało który folder, nie? Naprawdę można powiedzieć, że on dostał, dostał u mnie dosyć solidny, słowiański wycisk. Są zwolennicy też, którzy mówią, że Axis Lock, czyli ten, który tutaj jest, nie? Axis Lock to jest hartowany taki czpień, który. O! Ej, ten też, ten mój też dosyć dobrze chodzi. No. Potrzeba mu troszeczkę grawitacji, tylko przyłożyć i jest gitara. Więc jest to też mocna blokada, nie. Chyba jeżeli mówimy o blokadach w ogóle folderów, to najmniej zwolenników to ma lock i frame lock. Oczywiście wciąż należy pamiętać, że to jest folder, czyli nóż składany, nie, nie przeznaczony do rzeczy, które powinna robić siegiera, na przykład, nie. Ale w razie draki gdzieś tam. Tej mitycznej wiecie, draki, czyli jak coś się wydarzy i nie wiem wypadniecie z samolotu nad Amazonią, to może. Może, może można go obciążyć trochę bardziej. Powiem wam, co mnie wkurza, nie? Oprócz tego, że jest na początku plastyczny, do czego idzie się przyzwyczaić? Już się przyzwyczaiłem i przestało mi to przeszkadzać, ale na początek, jak go wziąłem do ręki, mówię, o kurde, okropność. Ale to takie już wiecie, trochę, trochę dewiacja. Bo to jest nóż do roboty, nie oszukujmy się, on jak na polskie warunki może i jest dosyć drogi, ale to jest dosyć drogi po pierwsze prze, przez logo, czyli renomę marki, a po drugie też przez blachę. Pogadajmy o rękojeści. Bo my wszyscy, podejrzewam, jesteśmy przyzwyczajeni głównie do rękojeści w folderach dosyć płaskich, nie? Czyli. Ostatnio słyszałem, że Rad ma może ten, nie, niepochlebne opinie dla mnie to jest wciąż, dlatego, że to był jeden z moich pierwszych takich, powiedzmy sobie, porządniejszych noży, więc, więc ja mam do niego sentyment, nie? Wciąż uważam, że to jest dobry projekt. Nie uważam, żeby. To jest wersja z D2 akurat, nie? Ale tak, ona jest, rękojeść jest płaska, nie? Jest płaska. W rekonie rękojeść jest płaska. Jest płaska. W elemencie rękojeść jest płaska? No, jest płaska. Nie? jesteśmy przyzwyczajeni w folderach do rękojeści płaskich. A Griptilian, to pewnie chodzi o grip, czyli o uchwyt, nie? Griptilian nie ma wcale takiej płaskiej rękojeści i to jest, uważam, jeden z jego zasadniczych plusów, tak naprawdę, nie? Bo rękojeść, mimo że w dotyku jest plasticzana, to jest po pierwsze, naprawdę się dobrze trzyma, po drugie, przez to, że jest trochę pękata, mimo że ten materiał jest w dotyku, bo ten materiał jest spoko, nie widziałem jakichś tam specjalnie pocharatanych, połamanych rękojeści, czy coś, więc on jest wytrzymały, tylko że po prostu jest taki w dotyku, no, tan, tan taki tani, nie? Czuć to. Ale to jego wartością użytkowym nie uchybia w żaden sposób, więc, więc spoko. Strasznie mi się podoba to, że on ma w kilku miejscach, to nie wiem, bo tutaj na to się mówi jimping, czyli nacięcia na głowni, ale on w kilku miejscach ma takie grzbietki, które też poprawiają chwyt, nie, szczególnie jak tam ręka gdzieś jest mokra czy coś. Tutaj ma nacięcia, aż dotąd one są poprowadzone i na tych okładkach plastikowych, i jeszcze na tej wkładce, bo on właśnie przez to jest lekki, bo, bo jak się bierze go do ręki, to jest takie wrażenie: O kurczę, wydawało mi się, że będzie trochę cięższy, nie? Bo ma tylko wkładki metalowe. Ma wkładki metalowe nie w kształcie rękojeści, więc jest trochę odelżony dzięki temu. Tu ma te właśnie takie wypustki. On ma w ogóle, on ma tyle wypustek, że chyba na Allegro to powinien być w kategorii erotyka. Nie jestem pewny, ale... Hmm? Tu ma też wypustki na tej dupce, która się opiera zazwyczaj, jak się go normalnie trzyma o, o tą krawędź dłoni. Tu ma też kilka grzbietów, które powodują, że nie ślizga się mały palec. I tu też ma i na tej wkładce, i na jeszcze rękojeści wypustki. Nie? no Na wkładce nacięcia, a tutaj ma wypustki. Co powoduje razem z tym, to są takie, powiedziałbym, diamenciki, takie piramidki tutaj odlane, nie? Bo to widać, że to jest chyba na wtryskarkach, czy na czymś innym. Się... Zresztą to mnie też wkurzał No musiał to spiłować, bo tu ma takie dwie dziurki od, od chyba od tam maszyny, nie? Jakieś tam trzymaczki czy coś. Ale razem z tymi diamencikami powoduje to to, że faktycznie, jeżeli chodzi o trzymanie, to jest Mistrzostwo Świata, nie? Mistrzostwo Świata w każdej pozycji, nie? Nie jest żadna wydziwiana rękojeść, to jest. Jestem zwolennikiem chyba, nie? Ostatnio jestem zwolennikiem, jeżeli, jeżeli coś jest prze... takie, wiecie, przedziwnione, to ujmuje uniwersalności. A tutaj ta rękojeść jest naprawdę. To jest mistrzostwo świata, jeżeli chodzi o, o projekt użytkowego, wygodnego foldera, nie? Czyli noża składanego. Że oczywiście można go nosić w lewej i w prawej kieszeni, bo ma przekładany klips, natomiast można go nosić tylko tip-up, czyli czubkiem do góry. No bo tu jest pivot i tak jest wy, zaprojektowana rękojeść, że tutaj nie mam specjalnie możliwości zamontowania klipsa, nie? Pod klips są jeszcze takie o wybrzuszenia z obu stron. Ale wkurza mnie to, że trzeba zapłacić cztery dychy dodatkowo, żeby sobie kupić do niego klips Deep Carry, bo Benchmade robi do Griptilliana klipsy Deep Carry, one są wtedy tak wywinięte, wiecie. A y, normalnie dokłada taki klips i ten klips powoduje, że bardzo mocno wystaje z kieszeni, bo odtąd, czyli Strzelałbym, że ze 2 cm wystaje z kieszeni, nie? Jak jest czarny, to pół biedy. ale jak jest pomarańczowy, tak jak w moim przypadku, to go widać z daleka, nie? Szczególnie jak jest, się jest ubranym tak, nie wiem, może mało ekstrawagancko. I to jest minus tego, że on jest pomarańczowy, nie? Ale zamówiliśmy sobie już z Bondem Clipsy Deep Carry. Są dostępne nawet na AliExpressie. Jak nie chcecie kupować oryginału za 40, chyba 3 zł, to na AliExpressie są dostępne po. Nie chciałbym wam teraz naściemniać, ale 12 albo 14 złotych za sztukę. Zamówiliśmy z AliExpressa, jak przyjdą z AliExpressa, to zamówię jeszcze oryginałkę, żeby porównać, nie? To może gdzieś tam się on jeszcze na pewno się pojawi, bo go noszę w kieszeni teraz cały czas i prawdę mówiąc powiem wam szczerze, kiedyś, kiedyś dawno temu, nie wiem, ze 4 lata może temu, rozmawiałem z Jojem, którego też serdecznie pozdrawiam. On był zakochany w gripku. Pewnie jest do teraz. I tak wtedy on nie, na, nie, na mnie nie zrobił wrażenia. I później zacząłem się zastanawiać, zacząłem się zastanawiać i w końcu zakwitło, że no chciałbym Benka, czyli Benchmade'a. Yy, myślałem o Bagaucie myślałem o Bagaucie tym bardziej, że słyszałem też bardzo dużo yy, takich pochlebnych opinii na jego temat, ale nie, bugout nie jest dla mnie, nie? Jest, po pierwsze jest chyba... 100 droższy albo 120 zł droższy, bo kosztuje z tego co pamiętam chyba 560 zł. Ale to już nawet nie, nie mówiąc o cenie, bo może cena tam dla jednych będzie, będzie za wysoka, dla innych będzie akceptowalna, natomiast yy, nie pasowała mi tam rękojeść, która też jest taka mała, płaska, a po drugie trochę za mały. Nie? W moim przypadku w zasadzie od razu chyba trzeba było zamówić benka z deep carry clipem, bo bo to mnie wkurza, nie? Jest też tutaj przelot, żeby sobie zamontować ten temblak czy laniarda czy coś. Natomiast miałem tu zamocowany parakord z jakimś tam koralikiem, z tachą czy z czymś, ale ten otwór jest w takim miejscu, że jak się da taki trochę dłuższy sznurek, zapleciony, nie? nie taki jakiś tam ogonek z parakordu, jakiś tam fikuśny, tylko da się po prostu sznurek albo sznurek z koralikiem, to raz, że się zawija tu i utrudnia otwieranie. A dwa, że tak jakoś dziwnie lata. Nie, nie Tak chyba w takim niefortunnym miejscu jest yy, ten otwór pod temblak. I mało tego, jeszcze przy większej ręce to po prostu gdzieś tam on się tutaj plącze. nie? Klips jest fajny, dobrze trzyma. Yy, nie wiem, póki co nie odnotowałem, żeby mi jakoś specjalnie haratał yy, krawędź kieszeni, bo tatarka tutaj też sugeruje, że może być różnie. Natomiast on jest, mimo tego, że jest dosyć mocno odgięty, to niespecjalnie go czuć, żebyś tam wbijał. Myślę, że może czuć go trochę bardziej niż w racie, ale też. Yy... Tutaj jest dużo bardziej zagięty niż na przykład w Racie, nie? W Racie jest taki bardziej płaski. Natomiast na pewno przez to, że jest bardziej zawięty, to łatwiej się go wkłada do kieszeni, nie? Bo łatwiej, łatwiej odchodzi. Jest sprężysty, spoko, nie jest jakiś tam, nie trzyma jakoś tak hardkorowo, jak na przykład w rekonie, żeby go tam nie wydostać. Jest na bank jednym z najwygodniejszych folderów, jeżeli chodzi o rękojeść, jakich używałem w życiu, nie? Na 100%. A najmniej wygodnym jest Kizer Ship do Kickstarter, z którym się ostatnio bawiłem, bo też bondo ma. Też może zrobimy kiedyś leckie, ale kurczę, ten tasak to jest hardcore jak cholera. Drop point. Tu jest taka rampka podniesiona, która też mi trochę przypomina tą wracie. To jest bardzo dobre oparcie na kciuk, Mimo, że nie jest jakoś tak specjalnie yy, agresywne, ale razem z tym czyli z tymi właśnie wypustkami plastikowymi, to to naprawdę, kurczę, jest oparcie pod kciuk też jedno z najlepszych, jakie widziałem, nie? 2,91 i faktycznie trzeba przyznać, że Benchmate jest bardzo precyzyjny, jeżeli chodzi o podawanie wagi, długości i tak dalej, i tak dalej, bo obmierzyłem i kurczę, co do jednej setnej milimetra wszystko się zgadza. 2,91 mają oba grubości. Szliw w obu jest... Y Mawiają na to ludzie na świecie Sabre Grind, czyli taki w zasadzie powiedziałbym do połowy, no trochę wyżej niż do połowy, ale jest niepełny płaski. Tną bardzo przyzwoicie, nie? bo mimo, że to nie jest pełny płaski, czy tam właśnie jakiś wklęsły szlif, czy coś, no to przez to, że 2,91 mm to nie jest jakoś super grubo. To naprawdę tam nie ma... Zresztą, a, ostatnio byliśmy na kampie chyba i nagraliśmy nawet przebitki. To mogę wam pokazać, jak tną na przykład tam cebulę czy coś, bo żeśmy się nimi też bawili, nawet ostatnio na kampie przy jedzeniu, więc, więc spoko tną. Nie mam tutaj żadnych tych... Nie mam żadnych zarzutów, że tam łupią, czy że niewygodnie, czy coś. Spoko, blacha też jest spoko. Muszę wam powiedzieć, że oba, jeden i drugi, przyjechały e, niespecjalnie ostre, nie? To znaczy nie goliły... I trzeba je było głasknąć na... to chyba swojego ostrzył na lańskim na systemie, a ja swojego głasknąłem na prętach na turnboxie, i wystarczyła chwila naprawdę, żeby goliły i są przyzwoitej, przyzwoitej ostrości takiej, wiecie, nie? Takiej, takiej naszej, nie? Że głubym. Starszego Griptiliana poznacie po tym, że motylek ma czułki, nie? Bo nie pamiętam od którego roku, ale od któregoś roku motylek Benchmade'a nie ma czu czułek, czułków. Melpardio zrobił naprawdę kawał dobrej roboty, nie, prawdę mówiąc. Tu jest obustronny kołek, tak jak powiedziałem. Tutaj one w ogóle występują, ten jest chyba ubogo, jeżeli chodzi o wersję kolorystyczną, natomiast te zwykłe i mini gripki, i te zwykłe gripki są nawet, widziałem gdzieś tam w Ode Green, chyba w plastikowej rękojeści, jest właśnie wersja tytanowa, tak jak mówiłem wcześniej, I są też customizowane, nie? ale patrzyłem chyba na Flytanium, no, to trzeba zapłacić 119 dolców za, za okładki, więc nie, nie ma szans, nie. Bez przesady. Jak się odciągnie Axis Loka. to chodzi jak na łożyskach, nie? Taka zabawka była kiedyś, kurczę, w, za starej Polski pr loskiej e, Riki taki, Tiki taki się nazywała? Taka z tymi kulkami? No, to, to z tego można to zrobić, nie? I pewnie Bonda tak robił, dlatego on tak lata, kurczę. No, ale dobrze, chodzi, ładnie, chodzi, nie niespecjalnie trzeba się wysilać żeby żeby go otworzyć i zamknąć nie? To jest w ogóle też sposób, nie? Bo wystarczy odciągnąć blokadę i nie trzeba używać nawet tam otworu czy, czy kołka do... Kurde, no mój chodzi gorzej, ej, no teraz będę musiał siedzieć jak gamoń w, no, w niedzielę i, i klikać, żeby się rozruszał. albo go wyczyścić, bo może go już trochę mi się udało ale jest wygodny, jest bardzo wygodny, nie? No. Yy, Pogadajmy o yy, brzydkości Shipfoota, <grym> no, bo yy, on ma kształt trochę inny, przez to, że jest otwór, no to musi być bardziej podniesiony, to pewnie będziecie widzieć. Widać? Ma większą tą rampę tu na kciuk, ma większy garb. No i ma otwór, nie? Przez to może przez ten otwór jest 3 gramy lżejszy, nie? Szliw taki sam prawdę mówiąc, ja nigdy nie przepadałem za szipfutami, nie, nie podoba mi się ten kształt głowni, ale trzeba przyznać jedno, że na przykład na ciasno zapięta trytytka yy, ten garbik tutaj powoduje, że można sobie zrobić dodatkową wajchę. <laughs> Wiecie, kiedy wiem, że za dużo gadam, jak wyskakuje mi, że zostało z, yy, nagrywanie zatrzymane automatycznie, bo osiągnięto maksymalny czas nagrywania, czyli gadałem już 29 minut. Masakra, nie? Kto by chciał słuchać tyle o jakichś narzach? Uczciwie rzecz biorąc, mimo że niechętnie to przyznaję, tak jak mi się nie podoba kształt głowni w Sheepfleet, tak doceniam, że czasami ten garbik i ten kształt mogą gdzieś tam spowodować, że on będzie niektóre, niektóre tylko taki bardzo wybrany, wąziuteńki fragment tego, co robi się nożem, wykonywał trochę lepiej. No ale za to ma dziurę, nie? I z smarowania wchodzi. No i ciężej się otwiera, nie? Bo boli kciuk, jakby co. No. i w ogóle z dziurą to można mieć spiderko, a nie bądź majda bez sensu. Więc. Minusów widzę więcej, nie? Jeżeli komuś nie pasuje, bo na przykład stwierdzi, że to jest za duży nóż, bo 20,5, ale to jest kurczę taki pełnoprawny folder, nie? Ja mam, pamiętajcie, rozmiar ręki 11, dłoni w sensie, jeżeli na przykład mówimy o rękawiczkach i jest mega wygodny. Natomiast jeżeli bierze go do ręki człowiek, który używa ósemki rękawiczki, czyli ma. Jak na mężczyznę powiedzmy dorosłego dosyć małą dłoń, tak samo mu jest wygodnie, ale w razie czego jest. To jest chyba bodajże 5, 5, 6 model się nazywa, to jest mini Griptilian i ich też jest kilka, pewnie dlatego, że funkcjonuje na rynku 20 lat, bo w 2001 roku miał premierę, bo sprawdzałem i pewnie przez yy, dostępność Benchmade i tak dalej, i tak dalej naprawdę ma po pierwsze różne stale, po drugie różne kształty głowni, po trzecie różne kolory, różne materiały na rękojeści no to jest taka kurczę rodzinka, co, która całkiem, całkiem spoko ma tych reprezentantów sporo. Benchmade w ogóle, z, yy, też czytałem historię Benchmade, mogę wam powiedzieć, bo, bo zazwyczaj jak się przygotowuję do recenzji, to sobie spojrzę właśnie na historię firmy, tak jak robię z chłopakami, którzy robią noże, że proszę ich o wypełnienie ankiety, żeby poznać też historię człowieka. Tak samo jak sobie gdzieś tam mm, kupię, czy dostanę, czy pożyczę, czy, czy coś, noż do recenzji, to sobie staram się gdzieś tam pogrzebać o firmie, nie? mnie ostatnio w ogóle miał kłopot, bo chyba, nie nam no, było dwa lata temu. Całkiem niedawno miał kłopot taki, że społeczność edecowa w Stanach go trochę bojkotowała przez to, że Policja chyba nazbierała nielegalną broń, nielegalnie posiadaną broń, gdzieś tam, gdzieś tam, nie wiem, kolekcjonowała to w swoich magazynach i Benchmade był chyba, nie wiem, czy jedną z firm, czy jedyną firmą, w każdym razie policja się do nich zgłosiła, czy oni się zgłosili do policji i e, w jakiś tam sposób niszczyli, nie wiem, mielili broń palną, tą nielegalną, którą im policja przekazała, no i społeczność edecowa, która gdzieś tam jest mocno za, pewnie zafiksowana w drugą poprawkę, czyli w dostęp do broni, Gdzieś tam widziałem jakieś takie. No, może nie bojkot, bo chyba za, za, za dobrze stoją na rynku, żeby ich tam udało się zbojkotować i nie wiem, żeby im podupadła sprzedaż czy produkcja czy coś. Ale widziałem duże niezadowolenie braci Edecowej z zaoceanu, nie? W tym tym faktem, że bench, Benchment się podjął czegoś takiego. Benchmate funkcjonuje na rynku od 1979 roku. Jak wiadomo, wszystko, co pojawiło się i czego historia rozpoczęła się w końcu lat 70., to są. Najlepsze sprawy, nie? Kurczę, no tak mnie boli to, że Bonda się otwiera lepiej, że normalnie boli mnie serduszko. Kolego, któremu dedykowana jest ta recenzja, jeżeli się zastanawiasz, na pewno nie będziesz niezadowolony, nie? Jeżeli sobie wybierzesz taki, który ci pasuje, nie wiem, kształtem głowni i kolorem, Spoko. Nie? Troszkę się martwiłem, że szybko mi się upieprzy, tak jak mam na przykład T-Rexa w czerwonym G10, miałem tego ganziaka, tak jak wcześniej powiedziałem, w pomarańczy i to G10 się strasznie brudziło. To to jest jeden z plusów tej plasticzanej, paskudnej na pierwszy rzut oka i yy, okropnej w pierwszym dotyku rękojeści, że ona syfu tak nie przyjmuje. Więc jeżeli się zastanawiacie a macie 400, to myślę, że gripka na pewno trzeba by było w tą wiecie, w ten zbiór, z którego macie zamiar wybierać swój folder, nie wiem, pierwszy ulubiony, czy jakiś lepszy, czy coś, to na pewno warto przemyśleć. nie? Takie jest moje zdanie. Not sponsored by ben Benchmate. Naprawdę, kurde. Dobra. Też można efektownie otwierać, nie? Tego bondowego. Po czasie liner gdzieś tam się wypłaszczy, coś zapada za głęboko, za płytko, coś tam, coś tam. No to, to te blokady, jak właśnie Triad czy ten Axis, to są takie dosyć proste, nie? Tu jest taka sprężynka, bo w środku jest taka sprężynka w kształcie powiedziałbym Omegi. No, w kształcie Omegi, która właśnie mm, dopycha ten czpień, nie? Czpień hartowany, więc tam też nie powinno się z nim nic stać. Nie chciałbym tutaj też już mitologizować i jakoś tam specjalnie wiecie, że o, bo przy dłuższej pracy, bo to, bo tamto, bo tak naprawdę rzadko się zdarza, żeby folderem się pracowała, nie wiem, dwie godziny, trzy godziny dziennie i tak dalej, nie? Pewnie są takie zawody, że, że, że to się robi. Natomiast dla takiego zwykłego użytkownika, który po prostu potrzebuje noża, żeby yy, móc go użyć gdzieś tam w takich codziennych robotach, nie wiem, otwarcie patrz właśnie przecięcie trytytek, czy przecięcie taśmy przy palecie, strecza, coś tam, coś tam. To spoko, nie? Jego ja podostrzyłem raz jak przyjechał, bo mnie wkurzał, bo naprawdę był był zauważalnie tępy, nie? No. Ale może, nie wiem, taka polityka. Jeżeli macie to albo jeżeli sobie kupiliście Benchmade'a, to możecie napisać w komentarzu, bo jestem ciekawy, czy mieliśmy takiego pecha z tymi naszymi nożami, czy po prostu Benchmade tak robi, że nie ostrzy na golenie. Nie. To chciałem powiedzieć. Mam jeszcze dwa ogłoszenia buszpasterskie. Pierwszy jest takie bo ludzie zaczynają pytać i pisać, co dalej z programem pilotażowym. Otóż program pilotażowy... Otóż program pilotażowy leży na biurku dyrektora generalnego i czekamy na podpis, więc zaraz może przestanie być programem pilotażowym. Oczywiście, jak tylko się sprawa pojawi i będzie sfinalizowana, to zamelduję nagrywając o tym film, nie? żeby nie było, ale nie chcę, wiecie, nie chcę. Na razie nie ma o czym mówić, bo sprawa jest w trakcie, jest to prawda na finiszu, finiszu, ale. Bez sensu babulić o czymś, czego jeszcze na 100% nie wiadomo, co i jak nie. Widziałem regulamin, powiększy się ilość ludzi, która będzie mogła jechać ze sobą do lasu, i tak dalej, i tak dalej. A to wszystko przegadamy sobie na spokojnie, jak sprawa, jak kropka nad i zostanie postawiona. O, tak się umówmy. A i drugie ogłoszenie, buszpasterskie, bo też do mnie pisaliście, pojawiły się naszywki, bo dojechały naszywki. Yy, trochę się zagapiłem i niektóre się pokończyły, ale są już naszywki w sklepie. Yy, te na czapki też. A w ogóle odnośnie czapek to będę miał dla Was niespodzianka. To będzie mocno limitowana wersja, nie? Tylko zamówiłem. Jak wrócą, zrobię zdjęcia. Pierwsze pójdą dla patronów, których też serdecznie oczywiście pozdrawiam. I to tyle. Chciałem Was wszystkich serdecznie pozdrowić z EDC Kanciapy. Jest tutaj bardzo fajnie. A! I w ogóle, zobaczyliście? Krokodyl dandy 2. Trochę go nie widać chyba cholera, bo mi się softbox odbija, nie? Ale zawsze mi się marzyło, żeby mieć albo Indianę Jonesa na ścianie, albo krokodyla Dandy. I mam krokodyla Dandy. Z panią Kozlowski. No i oczywiście z Polem Hoganem, nie? żeby nie było, że tam wiecie. I mam gruta, który trzyma frontiera od Bona Knives, The Art of Harmony. I autka, które już znacie, bo już je widzieliście w poprzednim filmie od Wojtka. Ej, trzymajcie się ciepło, mam nadzieję, że w końcu mrozy ustąpią i ci wszyscy, którzy, których zablokowało to np. przez niedostępność sprzętu czy przez brak sprzętu na takie mrozy będą mogli uderzyć spokojnie do lasu. A, jeszcze jedno mam dla Was ogłoszenie pastelskie bardzo ważne, cholerka, ponieważ tak jak mówiłem... W tym roku chciałbym poświęcić też jak najwięcej czasu się da, żeby wam prezentować ciekawych ludzi, ich twórczość i tak W przyszłym tygodniu, jak tylko Bóg da i wszystko inne, czyli jakieś tam śniegi, robota i tak i tak wybieram się do Makara. Jeżeli znacie to, bardzo się cieszę, jeżeli nie znacie, to polecam. Makar Marcin Wójcik, zobaczycie go na Instagramie i na Facebooku. Makar to jest człowiek, który robi wkrętaki customowe. Długopisy, pióra, Tytan, Mokuti, Damakor. Te wszystkie top of the top produkty. I mam zamiar go odwiedzić, zabrać cały sprzęt, rozstawić się u niego w warsztacie, pogadać z makarem. Pozadawać mu pytania, a przede wszystkim nagrać i obejrzeć, i wam później pokazać, jak powstają te y, rzeczy. To jest naprawdę, kurde, biżut jak cholera pierwszej wody. Jeżeli macie jakieś pytania do Makara, to możecie mi napisać nawet w komentarzach pod tym filmem, to postaram mu się zadać, nie? Odnośnie takiej, wiecie, produkcji i tak dalej, i tak dalej. Obejrzyjcie sobie jego twórczość petarda. Y, dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję, że znowu spędziliście ze mną ten czas w kędziami.